Leroy Merlin, dla lasu z pomysłem, wiadomo. Idziemy po zakupy. Grawy do liści, 30 zł. Zobacz, jakie szerokie. Myślałem nad tymi, albo takimi Fiskarsan, ale po co Fiskarsan, jak za Fiskarsan mam dwie takie. A dużo więcej zbierają, są jeszcze te w sumie. 77. Po co Fiskars? Jak to też będzie działać? Dobra, idę jeszcze coś popatrzeć. Ja to w ogóle jak ninja wyglądał. Są maski, będą mieli maski. Dobra. Hym. Nie widzę nic. Promocji żadnych nie ma. To jest fajne też. To jest mega fajne. Nie ma co patrzeć, idę taczki oglądać. Dobra, decyzje już zapadły. Biorę taką łopatkę. Biorę dwa razy grabki, w sumie trzy razy grabki. I łopatę. I na razie to wszystko z zakupów dodatkowych na wąwóz. No ale dobrze, dobrze. O, takie coś. To by było zbawienie. O Boże. Ale by szli wtedy z robotą. Bierę to. To. Razy dwa. Bo idzie jesień. Trzeba czyścić praski. Grady drewniane. 20 zł. Tak? Chyba tak. Pyk, pyk. Dobra, już mi rąk brakuje, więc... Więc pokażę jeszcze później zmagania staczków. Narzędzie już w BMC. Dobra, była wcześniej z czerwonymi rączkami, teraz będę zielony. I krótko, nawet nikt mnie nie wszczaił, mogłem już z nią wyjechać. Siema taczka. 170 w kieszeni. Tutaj zostawię kamerkę. Aby pokazać wam moje zmagania z tą taczką, bo ja wiem, że będzie tragicznie, nie? Dobra, ciekawe, ciekawe. Jakoś tak musi być. Masakra. Elegancko, nawet szyby nie będę musiał otwierać. Wyciągnięte. Elegancko. Aż się nie mieszczą, takie szerokie są. Podejrzewam, że bardzo dobrze będą zbierały. Elegancko. No i si. To jest właśnie jedność. Fajnie, że wszyscy się na to zrzuciliśmy, bo to trzeba powiedzieć. Dziękuję wszystkim zrzucającym się. Na pewno to zostanie wykorzystane. Pieniążki zebrane na te narzędzia na pewno będą dobrze rozporządzone. Mało tego, jeszcze zostało prawie 200 zł, no ale reszta wie, co będzie z tymi pieniążkami, więc
to jeszcze w swoim czasie. Na razie to, co było nam najbardziej potrzebne, no to mamy. Więc zarobiście. Lecimy to teraz zanieść. Ja tu wpadam, a tu taka akcja. Nowa hopaditowa. Piła w ruchu. I ogień. Tu teraz to całą ziemię trzeba wybrać do wybitki. I następna hopeczka. Elegancko, miejscowa się rozwija, oporowo. Nowe narzędzia się spisują. Zarąbiście. Jedziemy z tym. Mega to wygląda, naprawdę. To jest przykład dla innych ludzi. Tak jest. Dobra, miałem w samochodzie swój kask, mamy rower, no a ja niestety, aż z bólem serca trzeba to powiedzieć, ale trzeba, o, ktoś wlepę AW parku dał, to nieźle, no to nie jest skate park, nieważne, no niestety, ja jutro nie mogę już jeździć, a pojutrze mam już operację na palca. Także czeka mnie znowu przerwa i spróbuję jeszcze się przejechać parę razy na czyimś rowerze, bo dzisiaj musiałem, jak widzieliście, wszystko przywieźć, typu taczka i narzędzia ze sklepu. A teraz trzeba się przejechać, no i chociaż pocieszę się paroma przejazdami na diltówce, a nie umiem w ogóle na diltówce latać. To może być dość ciekawe, dlatego no niestety, przerwa. Palec musi być prosty, bo jest to... Widzicie? Ścięgno zerwane, palec złamany tutaj, o, w tym miejscu. No i siema. I trzeba go operować. Dobra, w takim razie lecę traski. Zobaczycie jeszcze, co macie zobaczyć. I no i niestety, przerwa. Nie wiem, może coś się uda nagrać później. Podczas zaszycia tego palca i... Nie wiem, czy to ja będę miał jakiś stabilizator, czy jakiś gips, nie wiem, nie mam pojęcia. Może mam nadzieję, że jeszcze będzie się dało jakoś kopać. To będę mógł chociaż kopanie nagrywać jak dotychczas. Dobra, lecę z tematem. Ale powiem wam, że jest mega dziwnie na YouTubie. Serio, jest mega dziwnie. Flat. Ale mnie zgieł. Juu! Ja no kupiłbym sobie też diltówkę, ale nie mam pieniążków na takie rzeczy. Fajnie by było mieć diltówkę i enduróweczkę. Ale dobra, następny przejazd. Śmiesznie w ogóle się jeździ. Inaczej w ogóle hopy wyrzucają na takim rowerze. Jest kompletnie inna jazda.
Ale jest dziwnie, serio. Ale jest dziwnie. Dobra, jeszcze tutaj podjadę, jak już jestem, do mojej chopeczki. Przepraszam, bo nie zdążyłem nagrać normalnego skoku z tej chopy. No na tym rowerze nie mam zamiaru tego skakać. Ja to leciałem, było już ciemno. Słabo to było w miarę widać. Ale hopa jest lotna. Fajnie wyszło. O, widzę, dalej skakali. Widzę jakieś malutkie kajsiki, więc dobrym było postanowieniem, że zrobimy jednak to lądowanie trochę bliżej. No jeszcze jest trochę teren do wyrównania, ale to miałem to dokończyć, a czas nie pozwala za bardzo na takie rzeczy. Czasem mi się robi, co się może, ale nie zawsze wychodzi, nie? No, także chopeczkę wam nagram, jak lecę tak normalnie, no bo widzieliście tylko ujęcia pewnie z dwóch przejazdów, gdzie było już ciemno, a nagram to któregoś razu, jak już mój palec będzie ok, jak już normalnie to frunę. No, trzeba zrobić przerwę. Z przerwy na przerwę, fajnie. No ale co trzeba, to trzeba zrobić. Ale się wysoko na takich dirtówkach lata, naprawdę. To są jednak rowery stworzone do takich hop, a nie fule, bo tutaj mi dupa w ogóle nie chodzi i naprawdę mi jej wybija w ogóle wysoko. Jest kompletnie inny lot. Nice. No trzeba będzie chyba pomyśleć na taką diltóweczką, żeby coś tam też się pouczyć. Bo to fajna opcja jednak jest. Naprawdę. Ja ci kręcę, ale szok. O nie! Najgorzej! O ja! No masakra. To się łata jakoś, czy co? Ale taką łatę to wtedy trzeba od wewnątrz dawać. Na razie trzeba było kółko przełożyć. O, tutaj jest dziura. Ajajaj, nowka taczka.